iż od kilkunastu miesięcy temat ukraiński pozostaje w mediach tematem pierwszoplanowym, przyczyny, które doprowadziły do wojny, pozostają zaciemnione. Dzieje się tak, mimo iż media 24 godziny na dobę zalewają przeciętnego widza potężnymi dawkami informacji i komentarzy. Opiniotwórcy podają na tacy widzom w gruncie rzeczy niezwykle uproszczone wyjaśnienia. Oto złe ościenne imperium napadło na niewinne państwo. Oficjalna wojenna propaganda manipuluje odbiorcą, zazdrośnie strzegąc dostępu do jakiejkolwiek głębszej refleksji. Zrozumienie tragedii Ukrainy wymaga nakreślenia kontekstu. Przedstawić go można jedynie poprzez analizę najgłębszych przyczyn, które jak się okazuje mają tak charakter globalny, jak i lokalny. Doskonałą i głęboką analizę wykluwającego się przez dziesięciolecia konfliktu przedstawił w swojej wyczerpującej pracy Tragedia Ukrainy niderlandzki analityk Kees van der Fiel. Ten film został oparty na fragmencie jego książki, która wydana została przez wydawnictwo Wektory. Pomarańczowa rewolucja określana była jako bunt milionerów przeciwko miliarderom. Po objęciu urzędu prezydenta Juszczenko obiecywał dokonać wyraźnego rozdziału między biznesem a rządem. W jego pierwszej administracji znalazło się jednak miejsce dla wielu oligarchów. Oligarchowie ukraińscy byli podzieleni na różne frakcje, a logika pełnienia roli pomostowej między Wschodem a Zachodem nie była dla wszystkich równie atrakcyjna. Podzieleni byli na tych bardziej i mniej prozachodnich. Do tych prozachodnich należeli głównie Pińczuk i Kołomojski. Pińczuk figurował na czele listy największych zagranicznych darczyńców Fundacji Clintona. W kręgu jego zainteresowań było też uniezależnienie Ukrainy od importu energii z Rosji. W 2007 roku Pińczuk założył w Londynie East One, holding zrzeszający około 20 firm i projektów na dużą skalę. We wrześniu 2003 roku, gdy narastały naciski na Janukowycza, by podpisał on układ stowarzyszeniowy oraz umowę DCFTA Ukrainy z UE, w konwencji organizowanej przez Pińczuka udział wzięli Clintonowie, były dowódca wojsk amerykańskich w Iraku i szef CIA David Petrus, były amerykański sekretarz skarbu Lawrence Summers, były prezes Banku Światowego Robert Zolik, Karl Bildt i Radosław Sikorski, Shimon Peres, Blair, Gerhard Schröder, pogrążony przez skandal szef MFW, Dominik Strauss-Kahn i wielu innych. Pojawił się oczywiście sam Janukowycz, a także jego następca wyłoniony w pierwszych po przewrocie wyborach, Petro Poroszenko. Były amerykański sekretarz do spraw energii, Bill Richardson, przekonywał zebranych do rewolucji gazu łupkowego, dzięki której Waszyngton miał nadzieję na ograniczenie wpływów Rosji i do której miała dołączyć również Ukraina. W odpowiedzi doradca Putina do spraw Unii Eurazjatyckiej, Siergiej Głaziew, ostrzegał, że podpisanie umowy stowarzyszeniowej i DCFTA doprowadzi do zwiększenia deficytu budżetowego Ukrainy oraz uczyni ją całkowicie zależną od finansowania zewnętrznego, którego nie będzie w stanie spłacać. Drugim, bardziej radykalnym antyrosyjskim oligarchą jest Igor Kołomojski. Jego starcie z rosyjskim oligarchą Abramowiczem spowodowało, że Kołomojski przeszedł do agresywnej retoryki, grożąc śmiercią Putinowi. W związku z wojną domową jej następstwami nie słabło zainteresowanie Kołomojskiego największą ukraińską firmą wydobywającą gaz ziemny, spółką Burisma. Jak twierdzi Ukraińskie Centrum Działań Antykorupcyjnych, Igor Kołomojski zdołał przejąć największe zasoby gazu ziemnego na Ukrainie. Z dwóch największych ukraińskich złóż gazu największe jest pole Dniepr-Donieck. Powstanie w 2014 roku w Donbasie, gdzie położone jest to pole,
nie tylko wywołało wściekłość Kołomojskiego skierowaną przeciwko wszystkim rosyjskim Ukraińcom, ale skłoniło go do zatrudnienia w Burisme amerykańskich menadżerów mających kontakty na najwyższym szczeblu w administracji Obamy, co miało pomóc w pozyskaniu wsparcia amerykańskiego w wojnie domowej. Apetyty Zachodu wzrastały wraz z pojawiającymi się okazjami. W maju 2012 roku Shell uzyskał kontrakt na eksploatację złoża gazu Josipska koło Słowiańska na wschodzie kraju. W 2013 roku w Davos koncern ten podpisał porozumienie w sprawie wydobycia gazu łupkowego. Wkrótce to samo zrobił Chevron. Już w lutym 2011 roku ExxonMobil podpisał porozumienie z Rosnieftią w sprawie eksploatacji złóż na Morzu Azowskim i na Krymie. Swoje interesy na Ukrainie miały Stany Zjednoczone, ale również Unia Europejska. Nie ma wątpliwości. Zamierzała ona przekształcić ukraińską gospodarkę w bazę nieprzetworzonych surowców. Ukraina pod rządami Janukowycza zaczęła się jednak wahać. Kłopoty z ukraińskiej strony pojawiły się we wrześniu 2013 roku, gdy prezydent oświadczył, iż podpisanie DCFTA byłoby dla niego trudne. Głównym jego zmartwieniem był los ukraińskiego przemysłu. Zakładające totalną liberalizację zapisy DCFTA należy rozpatrywać w kontekście ściśle tajnych negocjacji na temat Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego, TTIP. Przeciwko któremu tak protestowały społeczeństwa w Europie. Z jednej strony Janukowycz proponował spotkania trójstronne z Rosją. Z drugiej strony Unia Europejska nalegała na zawarcie klasycznie neoliberalnej umowy z dodatkowymi zapisami dotyczącymi polityki obronnej i zagranicznej. Gdy Władimir Putin powrócił na urząd prezydenta w 2012 roku, Zachód doświadczył frustracji z powodu pojawienia się znów na Kremlu twardszego przeciwnika. Hillary Clinton uznała reset z Moskwą za przypływ słabości. Aby wywołać emocje antyrosyjskie, szczególnie w Europie, należało odwołać się nie do polityki rurociągów, lecz przypuścić atak z pozycji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Na wrześniowym szczycie G20 w Petersburgu w 2013 roku Stany Zjednoczone przystąpiły do otwartej konfrontacji z Rosją, wzywając do bojkotu olimpiady w Soczi. Aby zmusić Janukowycza do podpisu układu w Wilnie, Amerykanie rozpoczęli grę z wydawaniem i odwoływaniem nakazu aresztowania mieszkającego wówczas w Wiedniu Dmytro Firtasza. Przygotowania do mobilizacji społecznego poparcia na rzecz zwrotu na Zachód trwały przez cały 2013 rok. W swoich dokumentach planistycznych z tego czasu Fundacja Renaissance Sorosza odnotowywała rosnący w siłę ruch oparty na obywatelskim żądaniu udziału w procesie decyzyjnym na wszystkich poziomach, który miał stanowić żyzny grunt dla organizacji pozarządowych działających na rzecz demokratyzacji za pośrednictwem aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Wiosną ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie rozpoczęła szkolenia aktywistów z używania mediów społecznościowych do wzmacniania protestów. 20 listopada federalistyczny deputowany z Dniepropietrowska ujawnił w swoim wystąpieniu, że ze wsparciem i przy bezpośrednim udziale ambasady amerykańskiej w Kijowie realizowany jest projekt Tech Camp, w ramach którego prowadzone są przygotowania do wojny domowej na Ukrainie. Zgodnie z nim szkoleni są specjaliści w zakresie wojny informacyjnej oraz dyskredytowania instytucji państwowych z wykorzystaniem nowych mediów. Projekt miał być nadzorowany przez sprawującego wówczas urząd ambasadora Stanów Zjednoczonych na Ukrainie Jeffreya R. Piata. Victoria Nuland ujawniła, że Stany Zjednoczone wpompowały do tej pory w promocję demokracji na Ukrainie 5 miliardów dolarów. Uczestnikiem tego procesu była również Unia Europejska. Przekazała ona grupom z pierwszej linii frontu 496 milionów euro. W wyniku tych działań doszło do Majdanu. Spośród oligarchów największym zwycięzcą przewrotu był, obok Pińczuka, Kołomojski, choć jego pozycja była mniej pewna.
W mediach ukraińskich spekulowano, że Janukowycz chciał zrobić z niego ukraińskiego Chodorkowskiego. Za sprawą Julii Tymoszenko Igor Kołomoyski został gubernatorem obwodu Dniepropietrowskiego, w którym znajdowały się najcenniejsze obiekty przemysłowe Ukrainy. Zadaniem nowego gubernatora było tłumienie separatyzmu, zarówno poprzez finansowanie organizacji paramilitarnych prowadzących operacje przeciwko rosyjskojęzycznym Ukraińcom, jak i wykorzystywanie swoich wpływów w Odessie i Charkowie. Kołomoyski, jak wieść niesie, wydał 10 milionów dolarów na własny batalion oraz stworzenie 20-tysięcznych sił rezerwowych. Wspierał on również pułk Azow, Aidar i Donbas. W sumie powstało kilkadziesiąt batalionów złożonych z tysięcy uzbrojonych ludzi, nierzadko wykazujących się skrajną brutalnością. W marcu 2015 roku Poroszenko w końcu usunął Kołomoyskiego ze stanowiska gubernatora obwodu Dniepropietrowskiego. Pół roku później rozpoczęła się emisja sitcomu Sługa Narodu, opowiadającego o nauczycielu, który został prezydentem i poświęcił się walce z korupcją. Serial emitowany był przez medialny holding Kołomoyskiego 1+1, zaś rolę nauczyciela zagrał komediowy aktor Wołodymyr Zełenski.